Jeżeli masz problemy z poczuciem humoru i dystansem do świata lub cierpisz na nadciśnienie i uwiąz starczy, nie oglądaj tego teledysku. Cześć, zapraszam Was dzisiaj do vloga, oczywiście takiego krótkiego. Miałem dużo pytań, bardzo dużo zapytań odnośnie kombajnu, odnośnie tego, czym się zajmujemy, jakie duże gospodarstwo. Dlatego postanowiłem, że w tym odcinku nagram Wam vloga. Raczej to nie będzie krótkie, oczywiście się postaram to streścić jak najkrócej. I nie przedłużając, zacznijmy od pierwszych pytań. Najwięcej pytań było, dlaczego się podejmujemy tego remontu, dlaczego akurat rekord, dlaczego tych pieniędzy nie zainwestowaliśmy po prostu w młodszy kombaj, bardziej komfortowy. Sytuacja wygląda tak, że postanowiliśmy na rekorda, mianowicie nawet ja postanowiłem na rekord, nawet nie na rekorda, postanowiłem po prostu Bizona sobie kupić z tego względu, że w naszej okolicy bardzo są dostępne części do właśnie do Bizonów. Bardziej myślałem, szczerze mówiąc, nad BS-em, bo jest troszkę wydajniejszy, ale do mojej powierzchni pola, gdzie on pracuje na 20 hektarach zboża, rekord jest wystarczający, nawet jest zanadto. I tak, padło nam na rekorda, bo przeglądaliśmy parę BS-ów, padło nam na rekorda, akurat był niedaleko, ja wiem, 70 km od nas i był za fajne pieniądze, bo daliśmy w tamtym roku, w kwietniu, za niego 15 tysięcy. Także pozdrawiamy poprzedniego właściciela, pana Piotra. On go dostał na 18 urodziny, taka ciekawostka, i trzymał go do 2021 roku. No. W każdym razie wcześniej przed rekordem mieliśmy w Massey'a Fergusona z 91 roku. Rekord jest z 82 roku, także maszyna jest starsza, 9 lat. I sytuacja wygląda tak, że tamte maszyny, właśnie do tego Fergusona, po 25 latach, jak zaczął mieć 25 lat, zaczęło brakować do niego części. I kurczę, jeździliśmy do tego kombajnu po części nawet po 200 km i to nie po nowe, tylko po używane, bo nowe były po prostu już niedostępne, albo duża ilość tych części była niedostępna. Właśnie to nas zmotywowało do tego, żeby kupić Bizona, bo komfort faktycznie był dużo, dużo lepszy niż w Bizonie. Był hydrostat, był zbiornik 4,5 tony, header był 4,5 metra, także no i wydajniejsza maszyna przede wszystkim była. No ale jednak dostępność części, tak jak mam do rekorda, rzut beretem 6-7 km, to nie jest jechanie całego dnia w jedną stronę, rozkręcanie jakiejś starej maszyny, przywiezienia części, mordowania całego dnia na wymianę części. Tylko jedziesz na miejsce, kupujesz gotową, nową część i to praktycznie w tych samych pieniądzach, albo nawet taniej kupię nową część do rekorda, niż dawałem za używaną do Fergusona. No. I to tak wyszło. Dlaczego postanowiłem robić remont rekorda? Nie zostawiłem go w oryginale, skoro mam tylko tyle pola. To jest spowodowane właśnie tym Fergusonem, bo się człowiek, że tak powiem, przyzwyczaił do wygody. Był tam hydrostat, brakowało mi tego strasznie na Bizonie, bo trzeba było wajchować biegami, zmieniać biegi. Może dla stałego operatora Bizona nie jest to jakoś uciążliwe, no ale jak człowiek był przyzwyczajony do czegoś lepszego, do hydrostatu już, to zaczęło mu tego brakować po prostu tu na tej maszynie. Dlaczego zamontowaliśmy silnik Perkinsa? Ponieważ rekord wychodził nam w granicach 18 litrów do 20 litrów paliwa na hektar. A Ferguson po ostatnich właśnie badaniach, czegoś my się nie spodziewali, spodziewaliśmy się jakichś 12-14 litrów mniej więcej spalania, tak jak było na Fergusonie, w pszenicy, nie jakoś bardzo wydajne, bo średnia wyszła 4,5 tony z hektara, także nie jest jakoś bardzo wydajna ta pszenica. Zeszedł nam do 8 litrów na hektar. Ja wymuciłem 5 hektarów pszenicy i nie weszło mi całe pełne dwie beczki 20-litrowe. No to w tych beczkach 20-litrowych mogło być troszkę ponad 20 litrów, jakie się tam leje, 21,5, coś takiego, ale w każdym razie nie weszło. Weszło coś w granicach 40 litrów, to nawet niech będzie 8,5 litry na hektar. Na okrągło 10 litrów na hektar. Naprawdę są niewielkie ilości. W przężycie nam wyszedł coś koło 12 litrów na hektar, także spalanie wyszło nam połowę mniej tego, co oryginalny silnik dawał. Drugą częścią jest tego, że tutaj chłodzenie jest daleko lepsze niż w oryginalnym silniku. Temperaturami na kombajnie
siedziała w granicach 65-70 stopni. Także to też jest duży, duży plus. Tak, dlatego właśnie wylądował silnik Perkinsa. Przede wszystkim dlatego, że jest oszczędniejszy, dwa, był po prostu mocniejszy. Jest 165 koni, nie 125, te 40 koni naprawdę było czuć na różnicy. W każdym razie, jak wjechałeś w łan, to ubywało. Jechałem w pszenicy, szczerze mówiąc, jechałem trzecim biegiem na całym hydrostacie do przodu. No to jest tak ciutkę wolniej niż oryginalnie rekord na przyspieszaczu na trzecim biegu, ciutkę wolniej, tak, ja wiem, z 1,5 km powinno być na trzecim biegu wolniej. Ale z tego co nie patrzyli, to było 7 km chyba na godzinę, czy 7,5 km na godzinę, także to tak konkretnie zasuwał. W każdym razie, jak była gęściejsza pszenica, co się trafiła, to nie to, że kombajn nie przerobił, tylko kosa nie nadążyła ciąć. Nie ma jednak Schumachera tutaj. W Fergusonie był Schumacher, to daleko szybciej ciało. Tu jest jednak targaniec. Targaniec nie wyrabiał, żeby nacinać. No i po prostu trzeba było zwolnić maszynę. Nie po to, że ona nie zdążyła przerobić, tylko dlatego, że nie nadążyła kosić, po prostu ścinać tego. Tak, ale nie, już od razu mówię, nie będziemy tego przerabiać, bo pierwsza myśl przyszła od razu do głowy, to jest chyba zamontujemy Schumachera i ten, ale jednak nie, bo po prostu chodzi o dostępność części. W tym kombajnie najbardziej mi zależy na dostępności części, na wydajności mi tak nawet nie zależy, bo te 20 hektarów kosiłem 2 dni, dokładnie kosiłem jeden cały dzień. I przez 2 dni, przez 2 popołudnia kosiłem. To tak, w jedno popołudnie kosiłem pszenicę, w drugie popołudnie kosiłem pszenżyto i w trzecie popołudnie kosiłem owiec. W każdym razie u mnie jest bardzo rozdrobnione są pola. Pola mają raptem, niektóre mają 30 arów, niektóre mają pół hektara. Największe pole, no to mam tam 3 hektary, to jest taki, jest jedno pole, co mam 3 hektary, tak to średnio są. Takie większe pola po 1,5 hektara, hektar, 1,5 hektara to są takie większe. Dużo mam takich działek 20-arowych czy półhektarowych. Także to u mnie jest bardzo rozdrobnione. Dlatego też nie szukałem maszyny z większym headerem, tylko po prostu 4 metry to i tak jest dla mnie bardzo dużo, bo ja, najwęższe pole ma 7 metrów u mnie, przy czym długości nie wiem, 800 chyba, ale jest 7 metrów tylko długości. Także rekordem tam i z powrotem. Tak. I teraz tak, ciekawiło Was po prostu, ile nas to kosztowało. No to od razu mówię, to jest drugi rok remontów. Nie zdążyłem dać filmiku z tamtego roku. Kurczę, miałem nagrane na poprzednim telefonie, telefon się zepsuł, filmik przepadł. Miałem nagrany cały kapitalny remont rekorda od gardzieli, no to pochyłego przenośnika. Także łańcuchy były wymienione, łożyska i bębny były wymienione. Potem wleciała mocarnia. Mocarnia była cała wyważona w tyczynie, nowe cepy. Po czym wyleciały wszystkie wytrząsacze, były pospawane, połamane, więc wleciały wszystkie nowe. Sita poprzedni właściciel wymieniał, były dwuletnie, więc zostały sita, tam nie było nic do poprawek. Cały podsiewacz wleciał, bo był pokrzywiony. Młynek cały wleciał nowy, obudowa młynka wleciała nowa, blachy dookoła wleciały nowe, blacha pod silnikiem wleciała nowa. No i teraz w tym sezonie wleciał silnik nowy. W tamtym roku jeszcze wleciała sieczkarnia. Wał sieczkarni był wyciągnięty, założone nowe noże i to wszystko było wyważone, także założone. Zrobiliśmy taką przeróbkę, że nie trzeba ściągać sieczkarni, tylko wystarczy przełożyć klapkę i ściągnąć pasek. To jest raptem 2 minutki i sieczkarnia jest złożona albo założona. Także to były takie przemiany w tamtym roku. I teraz tak. Dalej, po zamontowaniu silnika wiedziałem, że będzie hydrostat na 100%, bo o to w tym chodziło. Dlatego już nie robiliśmy koła pasowego, żeby wychodziło z wyjściem na pas jezdny, tylko od razu my zrobiliśmy mocowanie do hydrostatu, do pompy hydrostatu. Tak. I ten. I od razu węże, także to było przemyślane, po czym wpadł pomysł na zrobienie tunelu chłodniczego, żeby nie jakoś to tak ładnie zapakować w tym miejscu. Od razu przyszło mi do głowy, żeby były chłodnica oleju hydraulicznego, bo nie dostałem po prostu tyle uszczelniacze na siłownikach i na pompach w dupę za przeproszeniem. No bo jak jest jednak pompowany, tłoczony, chłodniejszy olej zimny, no to ta guma się nie wyrabia, nie jest tak plastyczna i po prostu dłużej to będzie
No, żywotniejsze to będzie w każdym razie. W każdym razie nawet ten zapas oleju, co jest w chłodnicy, tam nie jest dużo, 8-10 litrów się mieści do chłodnicy, ale to jest zawsze zapas oleju, który powoduje wolniejsze się nagrzewanie tego oleju. Więc to zostało zmodyfikowane. No to chłodnica do hydrostatu to musiała być razem w zestawie z hydrostatem. Hydrostat jest założony z klasa Jaguara. Model nie, no chyba 690, takie lata, początek 90., końcówka 80. tego klasa Jaguara. Tak, rozdzielacz jest założony elektrohydrauliczny, 12-woltowy. Zresztą cała instalacja teraz na rekordzie jest 12-woltowa, bo pod silnik podchodziło 12 V, pod kabinę zresztą też podchodziło 12 V. Tak, teraz pytanie jest, dlaczego nie wleciała oryginalna kabina, tylko kabina z New Holanda? Dlaczego podjąłem się takiej przeróbki? Po pierwsze, primo, nie podobają mi się oryginalne kabiny. Nie z tego względu, że źle to wygląda czy coś, tylko po prostu ten kombajn, co kupiłem, kupiłem go bez kabiny. I po prostu, jak przeszukałem kabiny, to nawet na okolicy tutaj u okolicznych handlarzy były nowe na Glakowskiej kabiny. Najtańsza kosztowała 7,5, na full zestawie kosztowała prawie 14 tysięcy z przyciemnionymi szybami, z montażem na miejscu i z klimatyzacją. Także 14 tysięcy mnie przeraziło, zwłaszcza że jak weszedłem do środka i zobaczyłem, że tapicerka odchodzi, także stwierdziłem, nie, to dla mnie, to mi nie odpowiada. Po czym mówię do taty, no słuchaj się, kupimy, damy nawet te 7 tysięcy za podstawową wersję tej kabiny. To jest 7 tysięcy, do tego będę potrzebował joysticka jakiegoś do hydrostatu. No i to sterowanie wyleci, potem kierownica nam wyleci, to wszystko jest wysoko, dalej będzie. Ogólnie nie jest źle patrzeć z rekorda, bo na siedząco da się mucić. Przepraszam Was, brakło mi baterii, także zmienimy troszkę miejscówkę. W każdym razie ta kabinka, to patrzenie było z tej oryginalnej kabiny takie pośrednie. Nie było źle, ale jak było położone zboże, to trzeba było jednak stać, żeby się dobrze dopatrzywać do tego headera. Ta kabinka jest, szczerze mówiąc, kurczę, żeby Was nie skłamać, tak troszkę z przypadku, bo pierwszym myślą moją była kabina od BSA, bo jak siedziałem w tych kombajnach, oglądałem je, spodobała mi się ta kabina, dużo bardzo, bardzo mi się spodobała ta kabinka. Więc stwierdziłem, że taką kabinkę chcę właśnie zamontować na rekordzie. I w ogóle moje myślenie było takie, dlaczego kurczę w 80-tych latach, w końcówce 80-tych, 90-tych nie montowali takich kabin oryginalnie na rekordzie, skoro one i tak wychodziły do BS-u. No ale to tylko były takie moje rozkminy. W każdym razie oglądając na internecie kabiny, szukałem właśnie od BS-a, ale rzuciła mi się właśnie ta kabinka, taka, nie dosłownie ta, tylko taka kabinka mi się rzuciła w oczy. Po czym oglądając, stwierdziłem, znalazłem właśnie tą, co jest, jest pęknięta na niej szyba, co prawda, ale była w bardzo przyzwoitej cenie, bo zapłaciłem 7,5 tysiąca w pełnym wyposażeniu, tak jak jest, czyli wszystkie przełączniki, wszystkie przekaźniki, lampy, światła, siedzenie, układ kierowniczy, tam jeszcze było od skrętu Orbitrol, lusterka, no i podesty, obudowy lamp, także cała kompletna zdjęta akurat była z sieczkarni New Holanda. Podeszła nam tutaj do rekorda fajnie, wymiary się zgodziły. Jedną największym minusem, któregośmy się obawiali, to jest to, że ona jest pochylona z tyłu ze ścięciem, czyli między górą dachu a dołem jest różnicy 12 cm szerokości, co odchodzi nam góra od dołu. W każdym razie sytuacja wyglądała tak, że oryginalnie te kabiny to jakby troszkę daszkiem wyły do góry. My ją tak jakby troszkę obrócili z pochyleniem. W każdym razie daszek się nam wyrównał. Z różnicy zrobiło się nam teraz 4 centów między końcówką daszku a odsunięciem. W każdym razie fajnie to spasowało, nie czuć żadnego przechylenia w kabinie. Przez co jeszcze się nam nawet widoczność zwiększyła przez to pochylenie, bo tak jest bliżej wciągnięta jakby jest szyba dolna i po prostu więcej widać na header. Także
Po pierwsze, cena nas zmusiła, po drugie, widoczność z tej kabiny poprawiła się. No i trzecim argumentem jest to, że po prostu ten kombajn jest niższy 20 centów w tej kabinie, czy 25 centów nawet, niż oryginalny rekord. A mam wiadukt, po prostu co ma wysokości w najniższym momencie 3,30 m, żeby dojechać do pola. No i w tej kabince mamy dokładnie 3,15 m, ma 15 cm zapasu, a w oryginalnej kabinie rekord ma 3,40 m i kurczę się nie mieści. Więc to też był argument za tym, żeby ta kabina przyszła. To nie tak, że byliśmy pewni, jak to zamontować. Bardzo nas to przerażało, zresztą wszystkie te modyfikacje nas przerażały. Żeśmy robili parę wcześniej projektów zmiany silnika w ciągniku, przebudowy całego ciągnika, parę remontów, jakieś tam maszyny sami my sobie konstruowali. Więc jakieś tam przygotowanie było pod ten projekt, ale to był gruby projekt jak dla nas. I po prostu bardzo dużo zmian było naraz w jednym czasie, czegoś mi się obawiali przed wyruszeniem sezonu, żeby to wszystko zdziałało, spasowało, ale na szczęście się nam udało. Dużo nam pan Tokarz, pan Artex, serdecznie go pozdrawiamy, nam dużo pomógł. Pomógł nam pan Rafał, taki elektryk nasz, przy joysticku, przy montowaniu kabli, cewek. No, przy rozjaśnieniu, szczerze mówiąc, na jakiej zasadzie co działa, uproszczeniu nam to, tak, przetłumaczeniu za przeproszeniem na chłopski rozum, żebyśmy to zrozumieli. Jak już człowiek zrozumiał, to potem było to do ogarnięcia. Najgorzej było po prostu zrozumieć, żeby miał to ktoś wytłumaczyć. Po czym nam się to udało właśnie zmontować. Dużo rzeczy wynikało po prostu z tej sytuacji, z zakupionych rzeczy. Na przykład nigdy mi nie przymieś pomyśleli, że na całe ustawienie wszystko będzie na prądzie, na elektryce. Ta kabina była wyposażona w przełączniki, więc już skoro była ta kabina, to szkoda było robić dziury na dźwignię, na walichę, na przełączniki. Jeżeli to działało tak w New Holandach, to po prostu zastosowaliśmy silniczki liniowe, nie takie same, lecz podobne jak właśnie w New Holandach, żeby no było, no skoro to tam działa, to i tutaj powinno to tak działać, nie? Zastosowanie z silniczkami liniowymi mieliśmy z poprzedniego ciągnika, a tam mamy w Belarusie 82 załączanie wałka właśnie na taki siłownik liniowy, to działało nam już przez 3 lata w pyle, w kurzu, więc skoro to tam działa już tyle czasu, no to tutaj dlaczego ma też nie działać? Dużo było takich niuansów, gdzie były zapytania co, jak, dlaczego. Na przykład załączanie młocarni zrobiliśmy na hydraulikę, żeby to było jednak mocniejsze. Daliśmy tam amortyzator gazowy, żeby to mogło pracować góra-dół, żeby te napięcia mogły się gdzieś, są wysokie napięcia, mogły się zniwelować, żeby węże nie strzelały. Siłownik jest dość mocno założony, tak samo siłownik do rury wysypu jest troszkę dłuższy, założony, mocniejszy, żeby ona mogła się troszkę dalej wysuwać, szybciej cofać, żeby się nie klinowała. Co tam mamy jeszcze z przeróbek zarobionych? No to wszystko macie zresztą na filmikach, co my przerabiali. Dlaczego? To już Wam powiedziałem po prostu, bo części dostępne są tutaj, a większość jest zrobiona dla wygody. Po prostu, bo człowiek był przyzwyczajony do wygodniejszej maszyny. Dlatego unowocześniliśmy sobie rekorda pod siebie. I to na takich częściach, które są dostępne tutaj w okolicy, bo z zachodnich maszyn, z tego co widzę, powyżej 25 lat, to tylko klas jest dostępny. Z nowymi częściami do maszyn, znaczy no, do używanych maszyn, ale nowe części są dostępne jeszcze do zakupu. No. Także dużo właśnie. Tak, silnik Perkinsa wychodził w Fergusonach, wychodził w klasach, wychodził w wielu innych, także do niego są części pełno. Masa do tego jest oszczędna. Silnik hydrostat jest klasowski, dlatego właśnie, że części są do niego. Przełączniki są z New Holanda i to nas zaczyna troszkę przerażać, bo już jak kupowałem teraz, kabinka jest z 2007 roku. A kurczę, już co po niektórych części brakowało. Szczerze mówiąc, nawet chciałem kupić drukarkę 3D, żeby wydrukować sobie przełączniki, za które kurczę, oryginalnie w serwisie New Holanda zapłaciłem 1300 zł czy 1500 zł za głupie trzy przyciski na joysticka.
To jest porażka naprawdę. To, szczerze mówiąc, kupiłbym drukarkę 3D za 700 zł i myślę, że w 1000 bym się wyrobił jeszcze z moim nauczeniem, żeby je wyprodukować. No ale od razu na to człowiek nie wpadł, ale myślę, że kiedyś się mi jeszcze uda kupić właśnie coś takiego, aby czasem można było sobie coś zrobić. Dobra, teraz tak, ile nas to wszystko wyniosło? I tak, 15 tysięcy nas wyniósł kombajn. W poprzednim roku 15 tysięcy wyszedł nas remont kapitalny, wnętrza, tych bebechów nazwijmy tego. No i w tym roku nam to zamknęło się w 35 tysiącach, czyli razem cały kombajn na dzień dzisiejszy, czyli na te żniwa, do tych żniw, razem z tymi awariami, co nam wyszły tutaj w żniwa, wyszło 65 tysięcy i jeszcze myślę, że z jakieś 15 tysięcy nam połknie, żeby ukończyć ten projekt w takiej wizji po prostu, jak ja go mam. Co chcemy jeszcze ulepszyć? Dużo ludzi się pytało o gardle, czy będziemy przedłużać. Był taki plan. Szczerze mówiąc, widoczność z kabinki jest ok. Nie jest co prawda tak, że siedzę oparty o fotel i widzę. Znaczy, mogę być oparty o fotel na stojącym zbożu, nie ma problemu, jedziesz i jest ok. Jeżeli jest przychylone czy coś, to trzeba się pochylić i być troszkę pochylonym. Ja szczerze mówiąc, jechałem cały czas pochylony, jakoś tak mi po prostu jest. Może nie tyle wygodniej patrzy, tylko człowiek jest przyzwyczajony do takiej pozycji. Ja nie odczuwałem żadnego zmęczenia, nie miałem żadnego bólu pleców czy coś. Tam tatuś, jak próbował kosić, to kosił oparty o fotel na podłokietnikach. Może przez to, że jestem po prostu młodszy, mi to nie przeszkadzało. Tata kosił akurat oparty o fotel na dwóch podłokietnikach, także jemu to szło dość przyjemnie w ten sposób. Tak, na pewno. Raczej nie będziemy przedłużać gardzieli z tego powodu, że no, ta widoczność nie jest najgorsza, nie jest najlepsza, mogła być przedłużona, nie powiem, że nie, bo na pewno byłoby lepiej patrzeć z oparcia, nawet przy wyległym zbożu byłoby dużo lepiej patrzeć, ale jest taki minus, że z headerem, kurczę, potem może mi braknąć miejsca w wiacie i wjeżdżając w sezonie będzie mi wystawał albo ogon, albo header na pole, więc to jest taki główny minus, dlaczego nie chcę wymienić headera. Dlaczego nie chcę przedłużyć rury wysypu? Po prostu no, nie potrzebuję tego, nie sypię na łajby, nie zapowiada się w najbliższym czasie rozwój gospodarstwa, no bo jest czas taki, jaki jest, jest ciężko naprawdę na roli, więc nie myślę nic rozwijać, chcę utrzymać to, co jest. Tak, na pewno co chcę zrobić, to chcę wymienić ośkę z tyłu na szeroką, po to, żeby zwrotność mu zwiększyć, żeby kombaj był zwrotniejszy, no i stateczniejszy przede wszystkim, no i w mokrych warunkach po prostu, żeby nie tworzył nowego śladu, tylko po ubitym śladzie już ciągnął koło. No to mam wypraktykowane akurat z Fergusona i wiem, że to działa. Co jeszcze chciałbym zrobić? Nie wiem, czy mi się to uda. Ujrzałem to na internecie, taki pan do zbiornika przyłączył plandeki, coś w stylu jak w New Hollandzie, boże, jak w New Hollandzie, jak w klasach jest zbiornik z taką plandeką rozsuwany na boki, tak żeby jeszcze weszło. Może nie chodzi głównie o pszenicę czy o pszenżyto, tylko bardziej mi się rozchodzi o owies, bo dość dużo owsa sieje, więc owies jest lekki, nie boję się, że kombajn nie uciągnie, zresztą hydrostat daje radę i to dość mocno, także o to bym się nie bał. Bardziej się boję o to, że żmijka może nie wytrzymać, nie nadążyć, napychać, ale owies jest lekki, więc powinna go przepchać. Myślę właśnie o zrobieniu, powiększeniu zbiornika na takiej zasadzie, że na klapach połączę go plandekami z jednej, z drugiej strony, tak żeby coś koło tony weszło go więcej. Także to by było do przeróbki plus ośka z tyłu. No i do tego dojdzie oczywiście lakier i naklejki. Jaki będzie kolor? Kolor będzie niebieski. Dlaczego? Bo były młodsze kombajny niebieskie, to jest po pierwsze primo. Po drugie primo, po prostu podoba mi się niebieski kolor. No, większość ludzi uważa, że czerwony bizon był daleko ładniejszy, to jest oryginalny kolor. No, mi osobiście od małego się niebieski podobał, więc będzie niebieski. Tak, no to mamy zakończone. Kwota była zakończona. No nie chcę więcej Wam przedłużać. Myślę, że w miarę wyczerpałem Wam ten temat tego kombajnu.
W każdym razie chciałem podziękować za wszystkie pomocne komentarze, ogólnie za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za to, że to się jakoś rozniosło w czasie. No, jakby nie wy, to na pewno nie byłoby tego filmika, co jest dzisiaj. Chciałbym każdego z Was pozdrowić serdecznie i podziękować jeszcze raz za to, że oglądacie. I powiedzieć mogę tylko tyle, że w najbliższym czasie z rekorda nie będzie więcej filmików, bo trzeba zebrać nowy budżet na te dodatkowe rzeczy, które chcemy zmienić. Jest jeszcze pomysł na czujnik strat ziarna, na zmianę szerokości sheet z kabiny, tak żeby nie wychodzić, tylko zmieniać ten obroty. Wialni też będą sterowane z kabiny, no i przede wszystkim połączenie zbiornika z kabiną, tak żeby się odwrócił, miał całą widoczność zbiornika za sobą i wiedział, czy zmniejszyć lukę na sicie, czy przyspieszyć mocarnię, czy opuścić klepisko pod mocarnią, no bo będę widział, w jakim stanie jest ziarno, czy leci kłos, czy nie leci kłos, czy leci czyste ziarno, czy leci ziarno strawne. To jak ci, co po prostu kombajnują, to wiedzą, o co chodzi. Odwracam się, widzę, aha, jest tak i tak, wpada to i to, albo mielę tutaj to i to, to trzeba albo zmniejszyć, albo zwiększyć. Dobra, nie przedłużam nic więcej, dziękuję, że jesteście, bo pewnie z pół godziny nam tego wyszło, albo lepiej. Życzę miłej niedzieli i miłego oglądania kolejnych odcinków, na razie, cześć.